Oglądałem, kiedy chodzi o zomboida, nie? No. To, że on czasu mieć nie będzie, że on nic nie będzie miał na nic czasu. No to widocznie nie chce mu się grać. Tymczasem dzisiaj w grze League of Legends. No nie wiem, on w ogóle kupił sobie tego nowego kompa w końcu i gra w LoL'a. I gra League of Legends. Tak, mówił, że o, kupię kompa, już się będę grał w LoL'a. No to widać. Normalnie nie grał w tego God of War. Że to co? Nie się śmieję, bo on później zaczął sobie tego God of War na profilowe ustawił. Nie, no God of War to jest przechuj gierka. Jak wyjdzie cała seria na PC, to może nawet nagram. To prawda, znam grę, ale jest świetna. Ja czekam na wersję z PS3. To chyba trójka była. Do... God of War 3. Nawet nie pamiętam. A może i zrobię na emulatorze? Ej, kurwa, to nie jest zły pomysł. Teraz się wszystko odkryło, tyle gier na emulatorze można przegrać. No. Niestety konsol nie mam, ani zamierzam nawet kupować. Nie lubię konsol. Dobra, no i wracamy. Jestem PC Master Race. Idę wyczyścić to, tamte całe osiedle z zombiaków. Które osiedle? Tamte jak się jedzie w dół od... no... Tam co jak jedziesz od tego takiego baru co był, nie? No wiem. I tych tam, takie są tam takie osiedla dalej. Oczywiście jak ciapa w samochodzie będziesz siedział? Nie. Uuu, odważny aktor. Siekierą. W sumie same przyjdą jak otworzę drzwi od tego schowka czy tam. Bo to jest głośne, że... Kurwa, jaki zombiak wstał. No ja, wydaje mi się, że jak skończę tutaj budowę ścian i tym podobne, to będę chyba po żwir zapierdzielał. Super, były sobie zombiaki. Kurwa, co one robią? Przed chwilą ich tu nie było. W sumie aktor może, w sumie jak nagrywamy teraz tego zomboida, to może chciałbyś swoją, że tak powiem, perspektywę zacząć nagrywać. No nie wiem, nie wiem. Myślę, że widzowie bardzo chętnie by zobaczyli obie perspektywy. Powiem więcej, mogę ci nawet dać czas antenowy, w sensie raz jeden odcinek mój, raz twój. Śmiesznie by było. No to się zastanów. Już tak jak ja teraz buduję bazę, to widzowie z chęcią by zobaczyli, co tam eksplorujesz. No chyba, że chcesz założyć w ogóle konto na YouTube, to wtedy wiesz. Też w razie czego ci pomogę. Zobaczy się, zobaczy. Chwilowo to... Tyle rzeczy jeszcze do przemyślenia. Wtedy mógłbyś sobie Metal Gear'a nagrać. Ej, ale to chyba już zmieniłem na kanale, nie pamiętam. Się u siebie? Było... No. Nie pamiętam, czy to mnie już zmieniłem, czy już mi się później nie chciało. Jest agregat. Kurde.
Podnieś agregat. I zasuwamy do wana. Na razie lecę na maksymalnym zmęczeniu i nic mi się nie dzieje. Dwukrotnej wadze całego ekwipunku. Dobra, no to cyk do bagażnika. Agregat numer uno. Nie uno, kurwa. No uno, twój uno. Serio, idzie jak złoto. Chyba, że zaraz zemdleję, tutaj będzie problem. W sumie tak naprawdę tylko zmęczenie i tak dalej działa na walkę, nic więcej. Takie co? Zadrapanie, pół biedy. Myślałem, że będzie ugryzienie, ale by cię wtedy bolało, ojej. To byłoby ciekawie. Bym się śmiał. Maska 31%. Twoja? Gdzie widzisz 30? A, w sensie jaka maska, czekaj. Samochodowa maska. A, ja myślałem, że maska ta przeciwgazowa. Arkusz mrak, opalnik gazowy, dobra. Mamy tam jakiś arkusz blachy? Nie wiem, ale możesz mi zbierać już w sumie. Albo w sumie wiem, gdzie pojadę. Magazyny? Będę musiał się i tak po palnik wrócić. Po co ci palnik w sumie? Naprawy maski. O to ci chodzi. Zresztą na miejscu sobie naprawić samochód. Jest czwana bestia. Może będzie tu jakiś palnik od razu na miejscu. Jak nie, to wezmę tylko arkusze i pojadę. Jak teraz jakiś zombie by mi wyskoczył, to jestem kurwa trup. Dobra, jeden arkusz blachy. Palnika żadnego nie będzie. Ale taśma naprawcza. Czy brakuje mi jednego stolarstwa? Cholercia, no. Nie, ale w sumie powiem ci, że jakoś tak źle nie idzie z tym stolarstwem. Zaraz będę miał 7 poziom. Może nie zaraz, ale to niedługo. 1/4 w sumie biłem. No ja chodzę i szukam w nadziei, że będzie palnik. Ale palnik mamy przecież w chacie. Ej, czekaj, na kilofy nabijają się do siekiery. Chyba nie. To jako długie obuchy. Albo długie ostrze.
Chyba. Bo znalazłem tu Kilof, a jak dobrze pamiętam, Kilof trochę bił. Kilof ogólnie był mocny. Maska spawalnicza? Nie, mamy dwie. No nie, dzieje mi się chyba krzywda już. Trochę mi HP spadło. Ale to przez przeciążenie. Nie będzie palnika. Czemu? Nie wiem, szukam tutaj... No ale mówię ci, że mam na chacie przecież palnik. No ja wiem, ale nie chce mi się tam jechać. No aha, leni jesteś śmierdzący. No wolałbym sobie to naprawić. Dobra, nie chcę mi się szukać. Tylko radio rozkręt. Dobra, ale arkusze mam. W domu teraz... sobie pospawasz. Teraz tylko wsiadamy na kierowcy, wycofujemy. I wracamy do bazy. Serio, to ryzyko omdlenia, w sensie zaspiastująco i wyczerpanie, to jest tylko i wyłącznie do walki i do biegania. Jeżeli coś budujesz, ewentualnie, wiesz, tniesz drzewa i tak dalej, to jest genialne. W sensie, bo się nic nie traci na sobie. No nie. Przychodzi zombiak. No wtedy jest gorzej. No zaraz sobie jeszcze palisadkę zrobię. To będą mogły mnie cmoknąć. Hacienda już nabiera kształtów. Nadal nie wiem, czy ja już mam dach, czy nie mam dachu. Chyba, że na przykład tak się bardzo wyczerpując, nie wiem, narażam się na choroby. Wtedy już trochę gorzej. Dobra, tu gdzie mamy palnik? Tu jest palnik. No ale wydaje się, że jest spoko. Maska naprawiona.
Już mam ponad połowę w sumie siódmego poziomu. Przed chwilą miałem 1/4. Uwielbiam. Już będę mógł robić maksymalne budynki. Nie wiem, ja tam idę wszystko, co mi tutaj jest. Nie no, wiesz, no ja tak samo, no. Trochę poprawę, zaraz pójdę, elektrykę muszę nadrobić, bo z elektryką jest słabo. Ja naprawę pojazdów muszę w końcu pójść, bo niektórych rzeczy tu nie ponaprawiam. No ale bardziej chcę iść, wiesz, w taką budowę, nie? W końcu zacząć trochę budować zomboidzie. Ale tam na takim kurwa przeciążeniu, że już mam prawie pół HP. Może nie prawie, no. Dobra, tu ma być okno. W sumie tyle tu okien buduję i tak dalej. Ale biorę tylko pod uwagę to, że będę miał palisadę. Jak palisady nie zbuduję, to kurwa będę tak na otwartym terenie, że to szok. Przez każde okno mi ząbek wejdzie. Aż w takim miejscu jesteś, że ci aż tak grozi? Znaczy, no nie, no właśnie dlatego tak buduję, wiesz. No wyjebce trochę, no nie oszukujmy się. No, dopiero maskę naprawiłem. Wiesz, co jest najlepsze teraz po takiej naprawie maski? Hmm? Że nawet takie lekkie uderzenie w coś, no, tak boli. W sensie, nie że uszkodzi dużo, ale tak emocjonalnie, tak... Wiesz, wiadomo, jak nad czymś pracujesz i tak dalej, i potem ci się to rozpieprzy, to tak trochę słabo. Słownie nawet 1% tutaj maski. Pojawiły zombiaki, nie chcę wiedzieć. Gdzie? Przy tych jakby miasteczkach, nie? Nie miasteczkach, tylko no wiesz o co mi chodzi, tam gdzie byłem. Nie? No wiem. Napchałem się na full, bo mi akurat jeszcze leczenie podskoczyło. Jest spoko. Ale chyba zaraz spać będzie trzeba iść, bo moja postać... Aaaa, i nie przesadzaj, moja postać jest też zmęczona i nic się jej nie dzieje. Tyle, że wiesz, ja się cały czas biję. Wiem. Ty budujesz. Oj. Równie dobrze i ty się tu mógłbyś rozbudować. Ja tylko na witaminkach lecę. No i tak, wypierdolisz wszystkie witaminki, kurwa, potem problem. Ja te witaminki noszę od chyba, nie wiem... Nie wiem, od kiedy mam ten plecak. Nie wiem. No właśnie. Nie mam pojęcia. Ja nie wiem, czy to na pewno dobry pomysł, żeby z sennością jechać na zombiaki. Zależy jeszcze jaka senność. Ten drugi poziom. No to tak średnia. Dobra, wracam do bazy samochodu, sobie porozkręcam.
Mega przeciążenie. Zaraz też będę tam wracał, Rajczego. Dobra, i na początek dnia pierwsze co wezmę, to użyję witaminek. Na początek dnia? No. Po co? Początek, południe. Jakby... Bo i tak później to z sennością mi za dużo nie pomoże. Ja wezmę to wcześniej, to też tak mi senność nie poleci. No jak się wyśpisz dużo, to też ci nie poleci. No wiesz, po marsjankach to na pewno. Tym bardziej. Mi się wydaje, że to jest kurwa koks, nie marsjanki. Nie przypominam sobie, żeby po witaminach w sumie, wiesz, nie chciało się spać. A po koksie już słyszałem. Desek zostało. Trzy sztuki. Oj, ciemno. Gówno widzę. Dobra, wracam. O, ale to ma światła dobre. No i trzeba wykarczować tutaj to. Dobra, ja nawet poczekaj chwilę, się zatrzymam, wykarczuję to w cholerę, bo naprawdę tego tutaj jest za dużo już. Zetnę te drzewka na wjeździe, bo po prostu to jest żal PR. No i fajnie to jeździ, fajnie. Tutaj też się od cholery drzew posiało. Moja siekierka. No kurwa, chyba jednak wytrzymałość spada podczas ścinania. Słyszę, że aktor coś sobie kleisz. Siekier. Kurwa, robisz to samo co ja z maczetą. To wcale nie jest rozwiązanie, wierz mi. Przedłuża mi żywot. Chyba, że potem ci się nie udaje tego robić. A w sensie, że... W sensie, że marnujesz surowce, a ci się nie naprawia. No. Znaczy, tam pokazuje chyba ile się naprawia, nie? Mhm. W sensie, ile procent się naprawia, jak pokazuje 0, to nie ma sensu. Znaczy nie, w ogóle już tam jak 5-10 ci pokazuje, to już nie ma sensu. Znam z autopsji, wierz mi. Dlatego już maczety nie naprawiam, bo nie ma sensu po prostu.
odkładam przedmioty. Dobra, puszkę też tu użyjemy. Dobra, ja mogę iść spać. Ja czekam. Zapalę przed snem. Myślę, że na piątej to się nie skończy na pewno. Na pewno się nie skończy na piątej. Dopiero senność mi skoczyła. Minimum do dziewiątej. Nawet 30. To panie aktor, co? Rozdzielamy się chyba, nie? Tak jak wczoraj. Wczoraj się oddzielaliśmy? W sensie chodzi mi takie, no... To zależy, jakie wczoraj chodzi. O tak. Wyczuła się woda. Na dworzu jest woda. Ale ona jest nie do picia. No tak, to trzeba ją podgrzać w garnku. No wiem. Tylko ja ostatnio też to robiłem. Oj, aktor. Wszystko na mojej głowie. Wszystko muszę robić sam. Nikt mi w tym domu nie pomaga. Po sobota godzina 8 rano. Sobie kurwa jakąś służącą znaleźliście, co? Definitywnie. No i tak dobrze, mamy kuchenkę indukcyjną. Kurwa, żeby podnieść piekarnik, trzeba mieć elektrykę na poziomie trzecim. Czyli jak masz podnieść? Normalnie. W sensie, gdzie? I w czym? No mówiłem ci, na tej szapeczce. Po craftingu. A, dobra. Elektryka poziom trzeci. Na ty, który masz? Zerowy. No to ja muszę jeszcze jeden wbić. No to dawaj, bo ja potrzebuję. A, lodówkę zobaczmy. Lodówkę wewnątrz co przedmioty mogę podnieść. No to. A możesz podnieść, tak? No to lecimy po lodóweczkę. Wiesz, ja wstawiłem je do piekarnika. Co do piekarnika? Nie wiem, brokuły. Nie, było czyste. Że opłaca mi się zrobić garnek z makaronem. Na razie to garnki są, że tak powiem, nie do użytku. Dobra, czyli muszę chwilowo zrobić takie jedzenie. Gotowane warzywa. Uzupełniam wody całkowicie. Ale możesz zrobić w sumie. Bo ja jestem głodny. Znaczy ja to robię tylko gotowane warzywa, nie? To tam... No dobrze, to zrób, zrób. Które ja wodę przynoszę, to wiesz. Ty, ile oliwa z oliwek dodaję tego. Co dodaję? Było w sensie minusowe, no, jakby pożywienia, nie?
Dobra, jedną beczkę już całkowicie wyjebałem. Mi się chyba pojebało. Kurwa, to wylałem, naprawdę. Pomyliło mi się, dolej z napełni. Czy może drugiej takiej patelni mroku nie zrobić? No możesz, możesz. Mamy chyba patelnię. W sensie tak, jak możesz, to tą weź sobie ty, ja zrobię sobie drugą, okej? Okay? Mhm. To ile nie zapomnę, to tak. No nie wiem, czy chciałbyś zapomnieć. Dobra, jest full. Resztę garnków z wodą zostawiam tu na górze. No dobra, wezmę ci, bo ci się przypali. No już bym wziął to, ale okej. Okay. Możesz wrzucić. Masz, co będzie leżało. Ale nie wyłączam, bo i tak to muszę wsadzić te. Spoko, luz. O chłopie, jestem tak syty, że się zesam zaraz. A to tylko mrokuły, a waga nie rośnie. I gitara. I najlepiej to takie sobie jedzenie jeść, na przykład w walce podczas... Bo wtedy jest siła zwiększona jeszcze do tego. Mhm. Jak to, czemu ty nie używasz siekierek tych małych? Małych? No. Małych jakoś nie używam specjalnie. No właśnie, się dziwię, dlaczego. Nie zapomnij wyłączyć piekarnika. Wyłączyłem chyba. Tylko mówię. Ja wyłączyłem. Dobra, czy Shiro wziął to, co miał wziąć? Chuja wziął. Wezmę sobie tą małą siekierę jako taki plan B. Zawsze będziesz miał większe DPS z siekierami, jeżeli masz jakby siekiery już obrobione, nie? W sensie duże umiejętności niż na innej broni. Ty pojechałeś, co? Mhm. Dobryką, którą mi dałeś w sumie. No i widzisz, masz czym teraz jeździć. My Sweet Sixteen, że tak powiem. Prezentą rodziny. No ja ci opryściłem trasę. To jest za coś. Teraz jest dobry wyjazd. Ja pamiętam, że tu były alkohole. Ktoś się zabrał. No jeżeli ktoś je zabrał, to ja go zaraz sam zabiorę. To musiał być zabiaki. Nie, białe wino jest. Zbieram alkohole na parapetówkę. Kolegów zabijaków zabrałeś.
No chyba nie ciebie, aktor, no chyba zgłupiałeś. No. Ty, to jest elektryka tom drugi. Mam elektrykę tom drugi, weź zobacz. Drugi raczej mam. Krawiec potom pierwszy. Krawiectwo to mamy... Bo chcę pozbierać książki, których nie mamy, nie? Krawiectwo mamy czwarty tylko. Tylko, tak? Elektryka tom pierwszy, drugi, trzeci. Czekaj, a zbierasz się... tom drugi, trzeci? Drugi, trzeci. Mamy chyba tylko pierwszy, drugi. Nie, no pierwszy, drugi. I trzeci zabieram. Bourbon, białe wino. No ładnie. Ale co ty eksplorujesz? Bar. A ten bar, który, mhm, ja tam zwiedzałem i zostawiłem swoje rzeczy? Możliwe. Bo jak widzisz, tam tak. Nie ma stołów. To znaczy tak, powiem ci, że... Twoje rzeczy były na szafce z alkoholami, w sensie książki. No tak. Wezmę opakowanie sosu pieczeniowego, może się przydać. I sos ostry. Też dodasz do czegoś. A i ogólnie słyszałem, że jeżeli ogólnie jedzenie wkładasz na przykład do szklanek, do ogólnie naczyń i tak dalej, to masz znacznie większy, chyba zwiększony głód? Coś takiego. Przepraszam, czy coś takiego. Więc wiesz. Może warto jakieś talerze pozbierać. Kubek plastikowy, szklankę. Już jesteś zmęczony, kurwa, naprawdę, człowieku. Nawet ja nie jestem, kurwa, takim śpiochem. A naprawdę jest w czym wybierać. Takie zakupy to ja lubię. Fajny to ma udźwig. No, aktor, nawet się spisałeś tym samochodem. No, wziąłem pierwszy losowy, miałem do czyszczenia i przywiozłem. Podoba mi się ta bryczka. Nie jest taki totalny van, ale ładowność ma fajną. Oho, jedzie tutaj. Ghostbusters. Ej, szkoda, że to się nie da takiej customowej muzyki puszczać. Da się, tylko od razu bym ściągnęli film. Ghostbusters. Dobra. Krawiectwo to... O, jeszcze piwa zostały. Było przejście tu. Jak tych zombiaków tutaj nie ma, to jest tak lejtowo. Tam to zombiak się czołgał i miał na mnie wywalone kompletnie. Ja tu sobie osiedla czyszczę, patrzę, czy jest może coś ciekawego. Patrzcie, jaki się z niego zrobił Rambo. Tu jest tyle domów nieprzeeksplorowanych.
Aktor Rambo. Wszędzie kurwa masek w samochodach brakuje. Ja pierdolę, aktor, uspokój się. Ej, ale to nie zawsze ja rozwalam te maski. No nie wiem. Ja będę sobie głowę uciąć, że to ty. O, worek z żwirem zabieramy. Ale czerwony na tej ulicy. Ciekawe dlaczego. Jeszcze punkt do zwinności mi wskoczył. To worek z piaskiem są daje? Dobra, chyba już część ulicy wyczyszczono. Farba czarna zbieram, turkusową zbieram. Dobra, naróbmy tu hałas wtedy. O, aktor się bierze za hałas. Używany do gipsowania solidnych drewnianych ścian. O, wybieramy to. Będziemy gipsować. Kurwa, będziemy gładzie kłaść. W życiu już nie jedną gładź położyłem. Sobie poradzę. Się kiedyś wrócimy. O, naboje sobie należą. No widzisz. Tyle fajnych puszek. Lecimy do kolejnego domku. Okej. Czy przydałoby się znaleźć może jakieś pędzle? Kolejny worek ze żwirem. Może bez przesady. Chuj, bierzemy. Jest jakiś młotek. By nie drewniany, tylko ej. To jest. Jaka fajna broń. Który znalazł? Twoją broń, którą... Maczetę? Maczetki są fajne jak najbardziej. Jeszcze kij baseballowy, jak chcesz, to możesz sobie na niego gwoździe nabić. Albo ja sobie nabiję i schowam. Ja bym wolał maczety. No wiem, wiem. Ten mi cwany proponuje jakieś byle gówno, no. Dobra, lodówkę ci przenieść. No dobra. Ja ci nawet tą maczetę wybaczę. Hej, lodówka jest pusta. Chcę ją podnieść. No. A, brak miejsca. Dobre żarkę. Nie, muszę poodkładać rzeczy do tego... Na tyły.
Wypróbuję się dostać do tylnych skrzynek, bo tamtych jeszcze nie lutowałeś na pewno. Przy okazji pada stolarstwo. No sporo. Sporo wpada z rozbrajania tych skrzynek. No i trzeba te skrzynki jeszcze poogarniać też. Ja sobie je pozabieram do chaty. Co my tu mamy? Złom. Nie opłacało się. No tam coś widziałem jeszcze. Deska razy 4. Gdzie to było? Co to było? Tu była. Wiele farb. Tylko kurwa pędzla nie ma. Serio pędzla nie ma. Jezu, ile to jest skrzyń. Już nie możesz wziąć? O matko, jaki ty masz mały udźwig. Jest pędzel, dobra. Zaczynam dzisiaj malowanie. Cement, może zaraz sobie jednak zrobię ten, murowane wszystko. Będę jak Aleksander Wielki. Tak by the way, aktor, tutaj od razu była maska z Pawrownicza, nie wiem gdzie my szukaliśmy. No wiem, właśnie o tej mówię, nie? Jak my szukaliśmy, to też nie wiem. Cement, zaprawa tynkarska. Ale już nie mam miejsca pewnie na to, co? Nie bardzo. Dobra, wracam, bo już mi HP spada. Rozumiem, że tego nie przy... A nie, jeszcze mam trochę miejsca w samochodzie. To dzisiaj zobaczymy jeszcze może jak działa worek ze żwirem. Jeszcze przeciążony jesteś, no chłopie. Próbuję jakoś przenieść tą lodówkę, ale to... On się kurwa z lodówką bawi. O, mogę ją podnieść. Dalej aktor, rób to dla mnie, rób.
O kurwa, waga 40. Chłopie, 40? Ja tak non stop chodzę ostatnio. A powiedz, że mi się to zmieści tu. Powiem ci tak, jak wsiądziesz do samochodu, to nie masz wagi wtedy. Dobra, wpakowałem jakoś do bagażnika. W sumie vanem masz teraz dużo tam przepustowości. No dobra, import, eksport. Od razu możesz mi ją podpieść pod chałupę. Dobra, opłata będzie. Ja cię kurwa opłacę. Raz, a porządnie. Trzeba włączyć silnik. Pour on ground. Jak to działa? Gdzie to kurwa jest? Ja to położyłem. Niby gdzieś. Dzień dobry. Rozsypisz wir. A tak to działa. Dostała. Jakie, bo z wir sypie. Dobra, to ja ci to wniosę, tam postawię sobie, przeniesiesz, okej? Okay? Dobre. Będę wdzięczny. O Jezu, ile to zabiera. Wiesz, po prostu ją wyrzuć, nie? Nie stawię jej nigdzie. W sensie, czekaj. A jaką mam wirowaną podłogę? A lodówkę muszę postawić, bo... Musisz postawić? Mhm. No dobra, to chodź tutaj. A, czekaj. Jaka ładna, to jakaś nowa Amika. Zombiak, zombiak z tyłu, zombiak z tyłu. O, możesz go ubić. Nie mogę! Nie mam jak. Pomogę ci, ale... Tam bym go nie zabił, nie ma opcji. Dziękuję. Dobra, czekaj, idę odstawić to. Gdzie tu postawić? Na drugi pokój jeszcze. Tu. Postawił tu na środku. O tu! Pomiędzy oknami. Tylko obróć się i chyba nie zbyt da mam. Się. Lewym przyciskiem już przetrzymaj. Podnoś się, ona nie może tu stać. Czekaj. Przytrzymujesz lewy i wtedy obracasz. No, ładnie postawiona, no dziękuję bardzo. A jakaś opłata na dzieci w Afryce? Ja cię kurwa zaraz dam opłatę, idź mi stąd. Dobra, co jeszcze przywieźć? Kuchenkę? Kuchenkę, mikrofalówkę. Czekaj, co jeszcze? Telewizor, o. Pan bardziej wymagający niż kobieta. I radio możesz przywieźć jeszcze. Jak kobieta, co masz do kobiet ty? Dołganie. Co masz do kobiet? Dziewczyny, jeżeli jakiś jesteście tutaj, to go zjedzcie w komentarzach. Jest jedno. No dobra, ale to chodzi mi bardziej o takie, wiesz, tutaj nowe. Dobra, ile mi maski poszło po takim lekkim uderzeniu? Na jakim uderzeniu? W małe drzewko. A maski! No ojej. Ojej. Już 54. Tu czuję ci. Dobra, co naprawiać? Mam chyba... Nie mam arkuszy, muszę jechać. Arkusze są w tym pierwszym magazynie.
Ari, zjedz mnie w komentarzach za miesiąc, jak to obejrzysz. Ja myślę, że ona cię zje nie tylko w komentarzach. Okej, Kamia też możesz. No i Kamia w sumie też. Czy z Kamią to ja tam piszę aktualnie, jak pewnie było słychać. No, spokojnie. Do czasu aż nie usłyszy, co gadasz. O kobietach tutaj. No, będzie źle. Kurwa, już widzę, że żwir to na dwie ręce sypie. Dobra, kurwa, gdzie te arkusze? Są. Weź wszystko, biorę wszystkie. Ciekawe, czy da się tutaj w ogóle trawę wyrwać? To jest dobre pytanie. Da się powyrywać. No ale ja już żwir tutaj położyłem. Tylko powiem ci, że bez tej trzeciej elektryki to ja ci nie przewiozę zbytnio kuchenki. No dobra, to mikroprówkę ogarnij przynajmniej. Chyba, że dasz czas, porozkręcam trochę zegarków, przeczytam drugi tom elektryki. Okej, zanim ja skończę tutaj chatę, to już trochę minie. Jeszcze zaraz jak wbiję siódmy poziom stolarstwa, to będę ulepszał wszystko. Jest bardzo ciekawe, sypiesz wir na krzak, krzak znika. Sypiesz wir na trawę, trawa nie znika. Kurwa, sens i logika, Project Unboid. Lecimy po panelik. Ej, mają mnie gdzieś te... No, a przyjdzie Deviko i mnie słyszy. Ja ci mówię, on mnie wyręczy wszystkich. No i dobrze. Jedyny kulturalny facet. Nie, napiszę wow. Wydaje mi się, że żwir można jeszcze ogarniać, jak się kopie coś. Nie mam wrażenia. 69% maski. Magiczna liczba. Nie powiem, kto ją lubi. Nie wiem kto. Ja też nie wiem. To powiesz, aktor. Zupełnie nie wiem. Ja to myślę, że jakieś tajemnice nam zdradzisz, a ty on tak. Że wolę nie jechać, jak mam cenność. Czemu? Bo... Dobrze, że chociaż bagażnikiem przywaliłem.